Dzień dobry, dzień dobry, a może dobry wieczór, bo no, nigdy nie wiem, o której będzie ta emisja tego filmu. Moi drodzy, postanowiłam nagrać taki film, kolejny, dlatego że nurtowało mnie pewne zagadnienie. Mianowicie, pisaliście dużo na temat tych różnych jasnowidzów, tak, próbując na mnie tam wymóc oceny jakieś i tak dalej. Jednocześnie bardzo dużo spłynęło też informacji na temat różnego czarnowidztwa, które zostaje przedstawione, tak? I dodawanie poprzez to czarnowidztwo przez różne osoby takiej ciężkości energetycznej, czyli zasilanie negatywnych wizji. Wyjaśniałam to w poprzednim filmie związanym ze szczypawkami. Mnie zainteresowała jedna rzecz, a mianowicie zainteresowało mnie coś takiego. Pozytywne wizje. Jakie są możliwości naszego kraju, dla naszego kraju przede wszystkim, do tego rozwoju? Czy w ogóle są możliwości, czy my już tylko idziemy na śmietnik historii? Czy tam mamy skończyć jako banda głupców po prostu, która zdała się oszukać i z którą zrobiono co chciano? Po raz zresztą kolejny, nie? W historii wiemy, że daliśmy się oszukać nieliczni, tylko gdzieś tam walczyli i próbowali naszą, dla nas wolność wywalczać. Natomiast bardzo mnie to zainteresowało i zaczęłam szukać taki temat właśnie, tych pozytywnych możliwości dla naszej Polski. Czy rzeczywiście są te pozytywne możliwości? Zaczęłam sprawdzać przede wszystkim przepowiednie ojca Klimuszko o tych iskrze z Polski. Myślę sobie, w jakie światy on zaglądał, gdzie on zobaczył tą iskrę z Polski. Prawda? Kiedy na co dzień widzimy, że część ludzi zaczyna pchać jednak do przodu sprawy wolnościowe, a część po prostu ryje piętami, hamuje jak tylko może w swoim umysłowym betonie. Więc myślę sobie, no gdzie jest ta możliwość? Zobaczyłam sobie ten świat, tą przestrzeń, z której poszła ta wizja o iskrze z Polski. Ona się opiera na jednak buntowniczości naszego narodu, nawet jak nasz naród w tym momencie jest wygłaszany konsumpcyjnie bardzo, bardzo mocno i dużo ludzi jest zakorzenionych tak mocno w konsumpcji, zresztą wszyscy w konsumpcji jesteśmy w jakiś sposób za mniej czy więcej zakorzenieni, bo łyknęliśmy te wszystkie technologie, tak, łącznie z tym, że większość w tej chwili łyka jak pelikany całą propagandę, która jest sączona w umysły ludzi, tak? W tej zbiorowej hipnozie, której w tym momencie jest poddany świat. No i teraz tak, w poprzednich filmach odpowiadałam na wasze, drodzy kochani ludzie, pytania. Więc potem pisanie mi w komentarzu, że więcej o Polsce, więcej o tym, więcej o tamtym. No, przepraszam, bardzo staram się, żeby odpowiedzieć, ale no też nie róbmy koncertu życzeń takiego, bo no też nie jestem do końca zainteresowana wglądami, typu na przykład co w Ekwadorze. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia co w Ekwadorze i jakoś nawet nie czuję tej potrzeby zaglądania, czyli nie mam tego impulsu, nie odczuwam tego impulsu, żeby tam zajrzeć, spojrzeć. Może taki impuls przyjdzie, ja nie wiem w tym momencie. Tak jak teraz przed impuls, żeby zajrzeć w te pozytywne możliwości, czy one w ogóle są dla Polski, czy nie ma. Więc dzisiaj skupię się w tym momencie na tych możliwościach pozytywnych. Dlaczego? Dlatego, że wśród wielu różnych dróg, od bardzo czarnych do tej świetlistej, którą udało mi się, najbardziej świetlistej, którą udało mi się zobaczyć, no to tam się pokazują różne możliwości w zależności, właściwie zależne od różnych decyzji naszych narodowych. Po pierwsze, długi czas, półtora roku prawie, nie było tej przeciwwagi świadomościowej. W tym momencie większość zaczęło się budzić, ucząc się na śmierci, na cierpieniu innych ludzi. Czyli pewnych rzeczy już się nie da ukryć, które się dzieją, bez względu na to, jak osoby, które podlegają zbiorowej hipnozie i dają sobie robić krzywdę,
Bez względu na to, jak te osoby, no, jaki żelbeton prezentują świadomościowy. Tutaj Maciej Starko, proszę o kruka dla tych wszystkich, którzy oglądają po raz pierwszy, nie wiedzą, czym jest kruk. No to kruk jest po to, nie jest żadnym żywym ptakiem. Kruk czy wronak skrzecząca od czasu do czasu to jest pożyteczne ptaszysko, które zasłania pewne słowa, które nieopatrznie wypowiem w swojej szczerości. No bo niestety nie jestem chytra i przebiegła i nie potrafię tak lawirować, żeby pewnych kwestii, pewnych słów nie wypowiedzieć, które wiadomo, że w tym momencie cenzura, tak, działa tak mocno. Więc kruk nam się tutaj przydaje. Maciej Starko, kruka poproszę, jeżeli zobaczysz gdzieś, że nieopatrznie wypowiedziałam jakieś słowo nie takie, które by nam przeszkadzało i oczywiście wpływało na to, ile osób, że utną nam zasięgi po prostu. Więc patrząc na te ścieżki i na te zależności, jakie nam się, no, ścieżki rozwijają się jakby pod kątem tych zależności, którym podlegamy wszyscy, tak? Bo wiadomo, że to są dwie siły, które w tym momencie ścierają się bardzo, bardzo mocno. Więc jest ta siła dobra, jest ta siła zła. Jest to walka o duszę, jeżeli patrzymy na poziomach duchowych. Walka o duszę, walka o światło, walka o zniszczenie światła w rasie ludzkiej. I to nie ulega wątpliwości. I w tym momencie, robiąc taki wgląd, no to trzeba brać pod uwagę miejsce, czyli etap, z którego wszyscy startujemy. Etap jak wygląda, wiemy. Czyli zaczęli się ludzie troszkę przebudzać. Jeszcze nie, ta świadomość w Polakach, no nie przybrała takiej formy już siły przeważającej. Czyli nie można powiedzieć, że już ta siła przeważyła, ale niemniej jest już tam więcej światła. O czarnej i białej kuli mówiłam w poprzednim filmie i tam ewentualnie odsyłam. Natomiast trzeba byłoby popatrzeć jakby całościowo. Część już zaczęła budzić, część idzie w jeszcze większy zaparty beton. Czyli beton zaczyna się robić już żelbetonem, czyli skałą, tak? Czyli nie uczą się, nie wyciągają wniosków. Są to bardzo niskie poziomy świadomości, poniżej 200. Dzisiaj miałam możliwość obserwowania postu na Facebooku, tak? Jakiegoś pana profesora, który się dał zaszczepić w jedną rękę trzecią dawką, w drugą rękę, w drugie ramię przeciwko grypie, bo wróciła przecież grypa do łask. Zaszczepawkowani teraz chorują na grypę, a nie na COVID-a, a nie zaszczepawkowani chorują na COVID-a, bo przecież trzeba zwiększyć, prawda, statystyki w ten sposób kłamliwy. I jednocześnie trzeba postraszyć niezaszczypawkowanych, tak, że będą umierać. Niektórzy zaszczypawkowani czekają na to, kiedy ci niezaszczypawkowani wreszcie będą umierać, tak? Więc to jest taka sytuacja na puszczenie jednych na drugich. No i teraz tak, część próbuje się jeszcze zjednoczyć jakby ponad podziałami wszelkimi, co jest oczywiście bardzo dobrą drogą do zjednoczenia, bo zrobiono wszystko, żeby gady zrobiły wszystko, żeby nas skłócić i porozdzielać między sobą. Mamy już, sami się zaczęliśmy dzielić na niezaszczypawkowanych i na zaszczypawkowanych. I startujemy właśnie w tym momencie z takiego poziomu. Czyli tak jakbyśmy stali na jakiejś, nie wiem, formie rozdroża i teraz co będzie dalej? W którą stronę pójdziemy? Co wybierzemy? Dużo zależy od osób świadomych, obudzonych, zwanych foliarzami, szurami, płaskoziemcami, tak? No, fajna nazwa. Za jakiś czas historia pokaże, że były to osoby mądre, z mądrością, wyposażone w mądrość. Opowiadanie bzdur na temat tych osób, że są to osoby, które się uczą z YouTube'a i tak dalej, jest po prostu kłamstwem. Dlaczego? Dlatego, że umniejsza się osobom zrzeszonym w Stowarzyszeniu Niezależnych Lekarzy i Naukowców, tak? Czyli pomija się ich udział zupełnie, ich badania, to co mają do powiedzenia, umniejsza się jakby prawnikom zrzeszonym w Stowarzyszeniu Niezależnych Prawników,
Tak, to tak jakby też nie było ludzi. Nie jest to prawda. Działają wszyscy. Grupie C19 się umniejsza, opowiadając różne bzdury, tak nazywając nas kobietami, bo tak się nazywa w Niemczech, tak? Nie interesuje mnie, co się robi w Niemczech. Naród niemiecki, najwyższa pora, żeby się obudził wreszcie też ze swojego snu wieloletniego i wyszedł ze tak zwanego niemieckiego Ordnungu, bo najwyższa pora na to, żeby się wreszcie zreflektowali i zrobili porządek ze swoimi politykami, którzy są zagrożeniem dla świata. Po prostu. Znowu. Chyba, że Niemcom to odpowiada. Że jest jak jest, tak? Może im się to opłaca, patrząc na te podziały finansowe w Unii, tak? To im się to opłaca. No bo z drugiej strony dla Polski nie jest dobrze być dojną krową. Z naszymi zasobami, z naszym położeniem, terenem, gdzie mamy tak naprawdę, my mamy tutaj wszystko na tej ziemi. I teraz startujemy w sytuacji do dalszych rozwiązań, kiedy zniszczono nasze życie. Nasze życie jako ludzi zostało zniszczone. Przez 1,5 roku jesteśmy cały czas niszczeni jako ludzie. Nawet ci, którzy mają beton w głowie, są zaszczypawkowani na własne życzenie. Nie mówię o tych przestraszonych, żeby była jasność. Nie mówię o tej części zaszczypawkowanych, którzy ulegli presji ze strachu. Bo to są ludzie, którym trzeba pomóc. To nie ulega wątpliwości, im trzeba pomóc. Bo ulegli lękowi, ulegli presji, bali się pójść do sądu i walczyć o swoje prawa. Po prostu. Natomiast beton zaszczypany, no to wiadomo, on jest nie do uratowania. Beton jak to beton, jak ciężar. Cięży wszystkim tym, którzy mogliby walczyć o przywrócenie wolności. Bo jednocześnie walcząc o wolność, nie lubię tego słowa walczyć, tak? Walcząc o wolność, no ale no, czym zastąpić to słowo? Nie mam pojęcia, czym zastąpić to słowo. W każdym razie, próbując odzyskać wolność i przywrócić tak zwaną normalność, chociaż co to znaczy normalność? Co dla kogo oznacza normalność? To jest kolejny temat do dyskusji. No to moi drodzy, weźmy pod uwagę, że no, pewne ciężary będą poniesione, tak? Czyli ta walka będzie przebiegała też wbrew woli tych, którzy tego nie chcą. To jest, jeżeli się boją, jeżeli zrobili bardzo dużo rzeczy złych sobie i zrobili krzywdę, mieli prawo do swoich decyzji. To też trzeba wziąć pod uwagę. Tak jak my mamy prawo nie szczypać się, tak oni mają prawo szczypać się, ile chcą. Chcą wszystkie, mówiłam w którymś z filmów, że mi wychodzi, że 53 dawki będą na przestrzeni lat tego G, przyszykowane dla ludzi, tak? Coraz bardziej wyniszczające. Tym bardziej, że weźmy pod uwagę, że to nawet jeżeli ktoś przeżyje, będzie się w miarę dobrze czuł, to będzie to wpływać na płodność. No, mnie osobiście rozbawiają trochę ironicznie, ale trochę ze smutkiem takim też i wewnętrznym takie osoby, które na Facebooku gdzieś tam wypisują w komentarzach. Wzięłam 2 dawki, jakaś jedna nie bardzo mądra pani do drugiej pani i nic mi nie jest. Ciesz się, może dostałaś placebo, może dobry Bóg cię wziął za kołnierz i wyciągnął cię za przeproszeniem szczypawkowego gówna. No i tu kruk się przyda, przepraszam. No ale taka jest prawda. Tak się to nazywa. No nazywajmy rzeczy po imieniu, bo to tak jak zawsze nawołuję do tego, żeby mówić prawdę, po prostu to, co się czuje. Tym bardziej, że naprawdę można polegać na osobach zrzeszonych w tych niezależnych stowarzyszeniach lekarzy, naukowców czy stowarzyszeniach prawników. Są to osoby, ja osobiście sobie zweryfikowałam te osoby pod kątem tego, czy mówią prawdę, czy kłamią. One mówią prawdę, te osoby. Mogę udostępniać ich posty, patrzę z jakiego poziomu świadomości, są to podawane informacje i to jest prawda. Natomiast to, co patrzę na, gdzieś tam ktoś mi przysyła, tak, co produkuje, no nie określajmy już ich zdrajcami narodu, prawda, bo ten temat, że tak powiem, już w tym momencie się wyczerpał, bo to nie są osoby z naszego narodu, po prostu służą innemu panu niż temu narodowi i no, zwyczajnie, moi drodzy, nie wolno brać pod uwagę tego, co te osoby mówią, szkodząc, działając, są to osoby, które działają na szkodę narodu, po prostu. Kolejnym elementem, z którego startujemy, jest zachowanie tak zwanych
posłanych, czyli osób, które zostały posłane w wyborach jako przedstawiciele narodu, którzy zasiadają w naszym parlamencie, które głosują te wszystkie ustawy. Te osoby odrywały się już dawno, większość z nich, no 90% odrywało się całkowicie od rzeczywistości, a pozostali, którzy zostali, to jakby w miarę nieoderwani, są po prostu dwoiści, czyli też nie można mieć jakby pełnego zaufania. I startujemy w momencie, kiedy posłani przez nas przestali służyć swojemu narodowi. Nie służą już. Służą jakimś interesom, które nie są dobre dla narodu. Jeżeli nastają na naszą wolność, na naszą suwerenność, to nie jest to dla nas dobre. Jeżeli głosują za tymi wszystkimi podatkami, za zniszczeniem przedsiębiorczości, przecież Polacy naprawdę są narodem, dobrze, jeżeli dobrze ukierunkować naszą przedsiębiorczość, to my się nie mamy czego wstydzić. Naprawdę, jako naród my się nie mamy czego wstydzić. W Polakach jest ta siła, moc, innowacyjność, tak? Jakieś działania, rozwiązania. My mamy tylko kompleks niższości względem, przepraszam, niezbyt mądrych i dobrze wykształconych osób z różnych innych krajów, którzy mieli pieniądze na to, żeby swoje działalności zawiązywać. Tak? Wszystko opiera się o pieniądzach, ale rozumu nikt nam nie odbierze, ci, którzy ten rozum posiadają. Mówię tutaj nie tylko o wiedzy, mówię tutaj również o mądrości życiowej, o przewidywaniu i o pokorze, która się z tym wiąże. Nie ego. To, co mamy do czynienia wśród polityków, to jest bardzo silne ego. Pycha, duma albo, nie wiem, ego na kolanach. Też czasami kompleksy, które pokazują się zasłoną dumy, buty, pychy. Ci ludzie są już zgubieni. Nie wiem, na ile uda się ich ratować. No mamy swoich posłanych ratować, to oni powinni nas ratować, a nie my ich. Oderwali się od korzeni, oderwali się od swojego narodu i niestety ja osobiście jestem bardzo niezadowolona jako obywatel z ich pracy. Ktoś tam mi w komentarzach napisał po poprzednim filmie, że na temat maili, który mówiłam, że trzeba wysyłać do polityków i mówić: jestem niezadowolona z pana pracy. Jestem obywatelką, jestem niezadowolona, panie pośle, z pana pracy. Czy co zrobi z moim mailem Kosiniak-Kamysz, tak? Pan Kosiniak-Kamysz. I jaką część ciała sobie podetrze moim mailem? Moi drodzy, tutaj taka krótka dygresja na ten temat. Nie wszystko dzieje się na poziomach tylko materialnych. Pewne rzeczy dzieją się też na poziomach duchowych. I teraz tak, jeżeli rzeczywiście napiszę, mam tą odwagę napisać tym, którzy zostali przez nas jako przez naród posłani do reprezentacji, a którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków, albo my jesteśmy jako naród niezadowoleni z obowiązków, ze sposobu sprawowania tych obowiązków przez nich, tak? I się, widzimy, że oderwali się od rzeczywistości, oderwali się od zdrowej tkanki narodu i nie biorą, skoro mamy podział, mamy dwa różne zdania, nie biorą pod uwagę jednego z tych zdań, tak, przeciwnych, nie biorą przeciwstawności tutaj, nie chcą się dowiedzieć, na czym, dlaczego ta część społeczeństwa się buntuje i nawet ich to nie interesuje. To już jest bardzo podejrzane zachowanie, bo jeżeli coś głosują potem, to przynajmniej powinni poznać dwie opinie tych, którzy są za i tych, którzy są przeciw. Dlaczego? I próbować to zrozumieć. Tak się nie dzieje. Tak się nie dzieje. I teraz tak, weźmy sobie takiego posłanego, do którego wysłaliśmy maila, mówiąc, że jesteśmy niezadowoleni z jego pracy. On tego maila wziął i sobie podtarł, prawda, tą część, którą tam jedna z osób właśnie w ten sposób to opisała pod poprzednim filmie. Tak, co on z tym zrobi? Moi drodzy, pisząc takiego maila, weźmy pod uwagę też to, że po pierwsze przywołujemy i wyrażamy swoje, przywołujemy jakby do porządku tą osobę, mówiąc wyraźnie, co my czujemy z powodu zachowań danego pana posłanego czy pani posłanej. I teraz tak, on może się podetrzeć, bo to jest jego wybór, jak się podetrze. Może też zastanowić się i przemyśleć. Może też próbować poszukać
rozwiązań albo poznać to zdanie przeciwne. Może też to całkowicie odrzucić. Ale przychodzi potem taki moment. Jednocześnie jeszcze raz, jeszcze jedna rzecz. Jest to jakby szansa dla tego posłanego. To jest jego wybór. On wtedy dokonuje wyboru. Czy się tym podetrze, czy coś z tym zrobi. I teraz tak, albo on się podetrze, to nie będę w ogóle pisał, bo to nie ma sensu. Błąd. To też jest twój wybór. To też jest twój wybór. Dobry wybór? Miałeś szansę uratować może kraj, a może świat, nie zrobiłeś tego. Nie wiesz. Natomiast ja wiem jedną bardzo rzecz, ważną. A mianowicie, przychodzi taki moment, kiedy dana osoba nie żyje i ma wyświetlany ten film na poziomach duchowych, właściwie na poziomach astralnych jeszcze, i ma wyświetlany ten cały czas ten sam film. I tam się pojawi ten mail Eli Starko do danego pana, posłanego, i dobry Bóg mu powie, czy jeden z opiekunów, no patrz, tu miałeś szansę coś z tym zrobić, dlaczego podtarłeś się wtedy tym? Zobacz, przecież ja tutaj przez tą, czy jedną, drugą, trzecią, dziesiątą, 54. osobę do ciebie mówiłem, dawałem ci informacje. Rozumiecie? I to jest będzie wtedy druga szansa dla tego człowieka, że będzie mógł wtedy pożałować, zrozumieć, jakby wgłębić się bardziej, dlaczego zrobił, co odrzucił, tak? Co zrobił ludziom. To jest tak zwana boska sprawiedliwość, jedyna, najważniejsza. Dlatego tak warto być dobrym człowiekiem i nie sprzedawać się nikomu za żadne pieniądze, słuchajcie. To się zwyczajnie nie opłaca. Ale ci, którzy są niby tacy wierzący, często katolicy, tak, odprawiają różne, nie wiem, święta, tak, no wiemy, ile w tym wszystkim często jest fałszu. No to też za to odpowiedzą, tak? Oni zapomnieli o tym, że się pewne rzeczy nie opłacają. Nie opłacają, bo zaciemniają własne światło. Światło naszej duszy, czystej, przeczystej, danej nam od Boga, która jest częścią boską, iskrą boską u nas. Także mnie nie interesuje, czy jeżeli ja napiszę te maile do panów posłanych i pań posłanych, którzy oderwali się od zdrowej tkanki narodu, ignorują, wyśmiewają i tak dalej, to jest ich problem. Ale ja spełniam swój obywatelski obowiązek tym sposobem, wysyłając takie maile, informacje wysyłając. A z drugiej strony, jeden mogą zignorować z takich maili. A może jak dostaną 500 albo 5000, no tyle mam znajomych na Facebooku, niech część posłucha, to może wyślą, tak? Przynajmniej do swoich. No to już wtedy pierwsze, co się zrobi w tych osobach, to się zbudzi strach. Strach. Czyli się przestraszą trochę, a niektórych zbudzi się zastanowienie, że kurczę, jeżeli tyle ludzi pisze, to znaczy, że może coś w tym jest, że może jednak warto się by zainteresować. Mówię o tych, którzy są pozostali uczciwi, a są też tylko przestraszeni, tak? Ulegają też presjom i naciskom politycznym, tak? Swoich przełożonych. Bo wiadomo, że u nas się wszystko opiera na partiach politycznych. Ale idąc dalej, więc my startujemy z takiego etapu, tego, co się dzieje w naszym kraju w tej chwili. Mamy całą rzeszę kłamliwych wysyłania dzieci, tak, na jakieś zdalne, jakieś hybrydowe. Już znowu robi się za przeproszeniem nam wszystkim koło tak zwanej pupy. Tak, próbując nas już ujaić, już za chwilę będą próbować zamykać. Powiatami lockdowny będą wprowadzać, bo się na razie gady nie ośmielą wprowadzać jednego dużego w całym państwie, bo się boją wybuchu niezadowolenia, tak? A ten wybuch będzie. On w tym momencie, ten wybuch może być jak najbardziej, jak wejdą tylko te nowe podatki. No niech dają te podwyżki. Z drugiej strony może to dobrze, bo niektórzy się będą szybciej trzeźwić, budzić i zaczynać protestować. Tak? No nie mamy w tym momencie innego wyjścia, bo jesteśmy tak przyciśnięci, że nie mamy innego wyjścia. No trzeba robić jakby porządek. Każdy ma uporządkować swoje własne miejsce.
No i dobrze, i startując jakby z takiego poziomu, gdzie nie ma dostępności do lekarzy, gdzie respiratory są tylko, walka o respiratory między niezaszczepawkowanymi a zaszczepawkowanymi, tak? Tutaj mam dużą obawę o niezaszczepawkowanych, którzy niestety idą do szpitala. Jest duża obawa w tej chwili, rzeczywiście, tym bardziej, że są uczciwi lekarze, ale też jest bardzo dużo takich, którzy no średnio są, jakby inaczej, nie powiem, że nieuczciwi, ale przestrzegający niby w pozornie dobrej wierze procedur, które niestety już wiemy, że są niszczące dla życia, tak? Czyli nie te terapie są stosowane i no niestety śmiertelność znowu może być duża. I to jest to miejsce, z którego startujemy. I wśród wielu różnych dróg, gdzie może być ta gadzia przewaga, tak? Bo my na to pozwolimy, jeśli nie będzie w nas jakby tego zdrowego ducha narodowego, który się nie obudzi na czas, bo albo będziemy się po prostu bać pewnych działań, czy będziemy się bać mówienia prawdy. No i co wtedy? No to jest też jedna z możliwości, która została pokazana. Ale wiecie, że nie było tam dużo światła przy tym? Czyli nie świeciło to pełnym blaskiem. Było to przyszarzałe. Czyli może być taki scenariusz, ale wcale on nie musi się wydarzyć. No dobrze, ale ja szukałam tego, gdzie tam było najwięcej tego światła. No i w pewnym momencie patrzę, kurczę, jest. Jest. Owszem, zanim się wydarzą wydarzenia ze światłem, może upłynąć kilka ładnych lat. Nawet kilkanaście lat. Czyli było tak jakby wizja możliwa, która zaczęła pokazywać bardzo duże, piękne możliwości uporządkowania sytuacji, ale ona była oddalona w czasie. Nie tylko z powodu walki, tego co my teraz mamy do zrobienia, tylko tak jakby wdrożenie pewnych procedur potrzebują czasu. Czyli nie możemy pewnych kwestii narzucić jakby już teraz. Musimy stworzyć cały system postępowania od początku i na to po prostu trzeba było tego czasu. Czyli po okresie ciemności, z którym w tym momencie panuje, w którym w tym momencie siedzimy jako naród, może być po prostu dla nas złoty wiek. Złota era, ale tylko ona od nas zależy, od naszej determinacji. Zależy też od tego, czy my wzrośniemy jako naród świadomościowo, bo wtedy im więcej będzie świadomych, tym pociągnie, żelbeton umysłowy nie będzie taki obciążający dla wszystkich, jak jest jeszcze w tym momencie. I ci świadomi mogą to wszystko pociągnąć, bo oni wiedzą, jak wśród świadomych jest bardzo dużo ludzi świadomych, zwanych foliarzami. Bardzo dużo jest w tym momencie osób, które mają wiedzę, mają umiejętności do tego, żeby to światło mogło zostać utrzymane, wzmocnione, wzniesione. Nazwałam to drogą uporządkowania, tak sobie nazwałam, bo tak mi się to pokazywało w tej wizji. Jaka droga jest bardzo możliwa, przy której jest bardzo dużo czystej, bezbarwnej energii boskiej. Tak, tam była przezroczystość, czyli w dużej mierze zostało wyeliminowane kłamstwo i fałsz w życiu publicznym. Wyobrażacie to sobie? No ktoś powie, kurczę, jaka utopia, co ta baba gada? Przecież to utopia, to jest niemożliwe. Niemożliwe jest tylko wtedy, kiedy nie dopuszczamy czegoś do swojego umysłu. Wydaje mi się, no, nie mamy wyobrażeń, tak? Na ten temat zupełnie. Wydaje nam się, nie mamy wyobrażeń, bo jesteśmy przyzwyczajeni do zupełnie innej rzeczywistości, która zaciemnia nam obraz, tak? Zaciemnia nam widoczność. A kto powiedział, że tak musi być? Kto nam tak powiedział? Kto nam tam wmówił? No, wmówiły nam to różne istoty. Ale my odzyskujemy świadomość. Cały ten kryzys, cała ta plandemia jest bardzo dużą możliwością, może być takim jakby, no nie wiem, punktem wybicia się do bardzo silnego rozwoju dla nas wszystkich, rozwoju świadomościowego, z czym wiąże się oczywiście zachowanie swojej czystości i swojego światła. Czy straty w ludziach będą? Straty w ludziach już są w tym momencie. Już są w tym momencie. Są to ofiary śmiertelne, żniwo już śmiertelne poszło przecież. Obserwujemy od półtora roku. Wystarczyło półtora roku, żeby zniszczyć nasze życie. Nas wszystkich życie, takie jakie znaliśmy. A jeżeli zostało zniszczone, no to chwila.
Bóg zawsze daje szansę. Mówiąc o Bogu, mówię o najwyższym źródle, żeby była jasność. Bóg zawsze daje od razu szansę. Żeby tamto się nie sprawdziło i tak zwana normalność nie była dobra, macie inną szansę. Czyli z czarnego G możemy wyrosnąć. W swoim świetle, zachowując swoje światło. Przyjmując tak zwaną drogę uporządkowania. Tak to nazwałam. Napisałam sobie coś takiego, zrobiłam sobie notatki przy tych wizjach. Teraz trzeba zawalczyć o tą możliwość. Pójść drogą uporządkowania. Teraz jest ten czas, to jest dobry czas, pomimo bardzo, bardzo wielu trudności, lęków, zapętlenia w materii, ale to jest czas, który daje naprawdę bardzo duże możliwości. Nadchodzi po prostu taka jakby spora fala nośna, czyli jest to nośnik jakby do wybicia się. Pomimo tego, co wyczynia tak zwana druga ciemna strona. Po prostu nie trzeba się tej stronie ciemnej poddawać. Temu wszystkiemu, w czym powiem jeszcze bardziej obrazowo, miesza w tym diabeł, w tej czarności, tak? Powiem teraz do chrześcijan, żeby łatwiej zrozumieli. A my mamy obronić swoją duszę i nie poddać się diabłu. Ten diabeł jest wszędzie. W polityce, w różnych instytucjach, w kościele, przepraszam, ale też. No to znamy przykłady. Wszędzie tam trzeba zrobić po prostu porządek. Czyli tak naprawdę droga uporządkowania to jest przede wszystkim, zawiera się w tym zrobienie porządku, posprzątania. Posprzątania, żeby podsprzątać, trzeba wiedzieć, mieć świadomość, co byłoby dobre dla ogółu, nawet jeżeli ten ogół w tym momencie jeszcze tego nie rozumie. Dlaczego? Dlatego, że grupy ludzi przekonują się dopiero, jak mają do czynienia z pewnymi faktami. Że coś jest dobre lub niedobre. Natomiast powinna być szczerość, co my wam oferujemy. I to będziemy robić. Wystarczy przeciwwaga. Pokazywało się 70 kilka procent, około 75%, których w tym momencie jeszcze nie mamy, żeby wejść na drogę uporządkowania. A na razie jeszcze jest, że tak powiem, taplanie się z czarną stroną, żeby wyrwać nogi z błota. I co tam się pokazało? No, przykład tak, jeżeli są religie i są jakieś religie w państwie, no to one mają wrócić na swoje miejsce. Kto tego potrzebuje, powinien w dalszym ciągu sobie w tym trwać, jakby przerabiając swoje etapy. Ale nie ma i nie powinno mieć to wpływu na życie tak zwane publiczne, po prostu. Czyli wrócić powinno to na swoje miejsce. To jest jedna rzecz. I to nie, że to teraz porządkujemy, dajemy dekrety i tak dalej. Nie. To ma się dziać sukcesywnie, jakimiś etapami przyzwyczajania ludzi do tego, że wszystko ma być na odpowiednim dla niego miejscu, dla każdego człowieka, na jego etapie wzrostu i rozwoju. Bo każdy z nas może potrzebować zupełnie z czegoś innego. Ktoś jeden może potrzebować jeszcze dozoru, ktoś inny może potrzebować nauki, ktoś inny może potrzebować pełnej wolności, bo w pełni sam za siebie decyduje, tak? Ktoś inny może potrzebować pomocy. Każdy ma dostać to, czego potrzebuje na danym etapie. Co jeszcze sobie z takich rzeczy ważnych napisałam? No rozwiązanie tego, co obecnie mamy, czyli tego parlamentu, sposobu wybierania posłanych, bo wiadomo, to się nie sprawdziło. To się nie sprawdza. Po prostu ludzie, którzy są skompromitowani, a wielu jest w tym momencie moim zdaniem skompromitowanych w swoich decyzjach, w oderwaniu się od narodu, oni powinni odejść. To nie ma to bezwzględnie do resocjalizacji. To nie ma możliwości, żeby to w dalszym ciągu te osoby gdzieś tam były w sferze publicznej dotyczącej polityki i odzyskiwania, odbudowywania zdrowej struktury naszego narodu. Bardzo ciekawa to była wizja, wiecie? Bo patrząc na ludzi, którzy szczególnie na różne rewolucje, tak? Albo wycinali w pień oponentów, albo wsadzali ich do więzień, albo robili, no, jakieś były przelewy krwi, zabieranie czyjejś wolności i tak dalej. Tutaj w tej wizji, kiedy było czyste światło, nie było takich rzeczy. Po prostu odsunięcie było od władzy w sposób pokojowy osób, które szkodzą. Ale nie tylko są te osoby szkodzą, bo robią, tak? Część takich jest, bo robią źle, tak? I robią to z premedytacją. Ale część jest z powodu bezmyślności, niskiego poziomu świadomości szkodzą.
a myślał, że robią dobrze ludziom. I teraz jakby znowu rozwarstwić te osoby, by trzeba było na jakieś warstwy, przyjrzeć się dokładnie, kto robił perfidne rzeczy przeciwko, a kto po prostu dał się tylko wplątać. Natomiast na pewno jest tak, że skompromitowani w polityce, w urzędach, gdziekolwiek, wszyscy mają te osoby zostać odsunięte. Wizje pokazywały się parlamentu, czyli może to być. Bardzo duże zabezpieczenia pokazywały się. Mówiłam, już ktoś pytał o parlament, prawda? Mówiłam w poprzednim filmie, że niby dobre, ale niestety, no popatrzmy na Stany, tak? Głosowania, gdzie przekręt wszechczasów zrobiony, jeśli chodzi o wybory. Natomiast, no cóż, taka Polska i taki mały e-parlament. Natomiast w tej wizji pokazały się, że to jest dobra droga, natomiast głosowania mają być robione przez ludzi świadomych, którzy dobro ogółu rzeczywiście leży na sercu, a nie działają z poziomu swoich destrukcyjnych programów. Czyli też powinni być do takiego e-parlamentu posłani. I druga opcja jeszcze się pokazywała, referenda, które referenda będą się sprawdzały również wtedy, jeśli będzie większa świadomość w społeczeństwie, bo na ten moment nasze społeczeństwo w pełni nie nadaje się do tego, żeby mogło głosować w referenda, bo sobie będzie strzelać samobuja z powodu niskiej jeszcze świadomości społecznej, po prostu. I jeszcze łatwość jakby wpływów negatywnych politycznych na tą całą masę ludzi, która by głosowała. Czyli to nie na ten moment, tak jak mówiłam, ale kiedyś w tej wizji z czystą światłością, z boskością, z tą czystą energią boską, to jak najbardziej będzie to możliwe. Tylko mówię, no najpierw świadomość w ludziach musi trochę wzrosnąć. Na razie trzeba uważać na wybory, i tu przyszła ewidentna wizja, my jesteśmy no prawie że na progu kolejnych wyborów, tak? Opierając się w dalszym ciągu niestety na partiach politycznych. To jest ten czas przejściowy taplania się jeszcze w Błocku. I moi drodzy, no tutaj pokazano się, że naprawdę trzeba uważać bardzo na wybory i na fałszerstwa z nimi związane. Kilkakrotnie przychodziły mi już takie rozwiązania, że trzeba bardzo na to uważać, że możemy zostać wszyscy oszukani. Niestety jest taka możliwość. I że tutaj jeszcze przy tych fałszerstwach, przy tych wyborach cały czas mi się gdzieś pokazuje, że mogą być przyjmowane jakieś takie manipulacje, żeby nie dopuścić do tych wyborów, po prostu. Żeby nie dopuścić. No już tam kiełbasa wyborcza, wiadomo, ileś plus. Nie wszystko zda egzamin, bo niektórzy ludzie podlegający presji i przymusowi w pewnym momencie nie dadzą się za hulajnogę czy za 500 zł przekupić, bo już za chwilę to ten bochenek chleba może 500 zł kosztować. I nie żartuję, tylko mówię poważnie. Więc tu trzeba bardzo uważać. Pokazany został jakiś rząd przejściowy. Rząd pokazał się jak wychodzenie było z Błocka, na drogę do uporządkowania, jako jeden z początkowych elementów, jeszcze z małą ilością światła, ale jeszcze ze sporą ilością ciemności. Rząd przejściowy, rząd ten był tak zwany, jak nie wiem, nazwałam go narodowo-prawicowy. To był rząd przejściowy, gdzie rozhulała się jakby rzeczywiście wtedy dzięki tam jakimś, no nie wiem, ustawom, rozhulała się ta gospodarka i zaczęło się to wszystko odbudowywać, ale czas był niespokojny, bo też zaczęli narzucać swoje jakby tradycyjne, narodowościowe poglądy, próbując izolować, zamykając bardzo silnie w jakimś takim kokonie. I to też nie było dobre, ale na tamten czas może być dobre. W międzyczasie jednak wtedy bardzo silna praca świadomościowa u podstaw, tak jakby nad tworzeniem rzeczywistego i prawdziwego ładu, nie mylić z tym, co jest nam proponowane. Zielone łady, narodowe łady, tak ładnie się nazywające, to nie są żadne łady, tylko to są bałagany.
A my mamy przywrócić porządek, praworządność, suwerenność dla naszego, nie tylko dla poszczególnego, nie tylko dla poszczególnego obywatela, ale dla całego narodu. Suwerenność. My nie jesteśmy suwerenni w tym momencie i chyba od II wojny światowej to chyba żeśmy nie byli, z tego co mi się wydaje. Silna praca u podstaw. Silna praca u podstaw, to co się pokazało w wizji, to była całkowita zmiana nauczania. To było tak jakby wywrócenia systemu edukacji, który się kompromituje w tym momencie w osobach swoich profesorów, nie tylko w dziedzinie medycyny, ale w innych dziedzinach również. Więc to było tak jak cegła po cegle rozbrajane, tak? Przestawiane jakby na nowe tory. Przychodziło mi tu słowo resocjalizacja. Czy ta resocjalizacja przecież dotyczy bardziej więźniów, tak? I danie im szansy, żeby mogli się ze zdrową tkanką społeczeństwa połączyć z powrotem, tak? Natomiast tutaj dotyczyło to systemu edukacji, który będzie na drodze uporządkowania wywrócony jakby do góry nogami pod względem tego, co znamy. Czyli dojdą tam elementy wzrastania świadomości. Bardzo silnie było tam pokazane, że to była taka właśnie dziwna wizja, ale jakby odnosiło się to do skali poziomów Hawkinsa, które pokazywały taki jakby wzrost i to nauczanie, że nawet już w szkole podstawowej dzieci mogły dojść do poziomu rozsądek. Potem nauczanie wyższe, to oprócz tego, że uczyli się ci ludzie dużo pozytywnych rzeczy, jeśli chodzi o wiedzę tak zwaną akademicką, technologiczną i tak dalej, ale profesor to był ten, któremu udało się połączyć serce, czyli miłość bezwarunkową z poziomem rozsądek, a właściwie przejść ten poziom rozsądek w kierunku poziomu świadomości 500. No i to było wow, i to byli dopiero profesorowie. To nie było wąska torówka z jakimiś klapkami na oczach w swojej własnej dziedzinie, zamknięta na otaczający świat i tu ktoś wysoko jest rozwinięty w swojej wiedzy naukowej, tak? Robił badania, doszedł, dużo odkrył i tak dalej, ale w swojej wiedzy świadomościowej niestety bardzo nisko poniżej poziomu, czyli w fałszu, a nie w prawdzie. Bo w tym momencie takie dwoistości się obserwuje. Mamy tego dowody przecież na co dzień. Wystarczy telewizję włączyć i zobaczyć. Prawda? Różne rady doradcze ekspertów, prawda? Otworzy tarczy, że otworzy za przeproszeniem buzię i zaczyna mówić i już wiadomo, z kim mamy do czynienia. Natomiast edukacja wywrócona do góry nogami i zupełnie inne podejście. Widziałam w tej wizji medytujące dzieci, praca z emocjami bardzo duża tam była, bardzo duże było pole do popisu, jeśli chodzi o psychoterapeutów, ale też ta psychologia, psychoterapia to była w zupełnie inny sposób przedstawiana. Bardzo silne połączenie było też z takimi naturalnymi naukami, tak? Z taką naturalną wiedzą, no, której jakby też ja jestem reprezentantką, tak? No ja jestem w zawodach rzemieślniczych. Moje zawody to są zawody rzemieślnicze, ale gdzieś zostało to wszystko połączone, czyli udało się znaleźć, moi drodzy, złoty środek dla tego, co mnie niezmiernie ucieszyło. Siedziałam, patrzyłam jak dziecko z zerówki, patrzyłam w tą wizję i miałam tylko takie wow, jeju. Czyli jest to możliwe, czyli może stać się to naszym udziałem, nas wszystkich. Taka mądrość, taka dobroć, miłość z tym się łącząca, bez tracenia nowych odkryć technologicznych, które mogą wreszcie służyć człowiekowi, a nie niszczeniu tego człowieka, tak? Niszczeniu środowiska i tak dalej. Tu jeśli chodzi o środowisko, od razu powiem parę zdań, bo patrzę cały czas, wiecie, no, wiecie jak bardzo leży mi na sercu to, co dotyczy Ziemi. No nie wiem, to co pompuje się, tak, zmiany klimatyczne, że my jesteśmy zagrożeniem. Oczywiście, że my jako ludzie pasożytujemy i niszczymy w tym momencie tą Ziemię,
Ale z drugiej strony mi się cały czas to pokazuje, że cały czas jednak chodzi o przepolaryzowanie tej ziemi, właściwie przebiegunowanie bardziej. Czyli, że ziemia naprawdę jest w tym procesie przebiegunowania. A to, co nazywamy tymi zmianami klimatycznymi i tak dalej, to tak naprawdę no to są polityczne jakieś twory, stwory niszczące, które pod płaszczykiem tej walki o zmianę klimatu, walki z człowiekiem, który niszczy, tak naprawdę mają za cel bardziej zniszczyć tego człowieka. No była to bardzo fajna wizja pokazująca tą ziemię jako żywą tkankę. Tutaj się akurat podzielić jeszcze mogę z wodą, tak? Bardzo kocham wodę. Co zresztą widać, prawda? Się od tego morza nie mogę odczepić, od tych solanek, od tej soli. Sól to jest po znachorsku mówiąc tak zwany elemental związany z ziemią. To jest przedstawiciel ziemi. Kamień, piasek, sól. I teraz słuchajcie, no piękną miałam medytację w basenie solankowym, bardzo dużym zasoleniu, w którym byłam. Bardzo silnie udało mi się zintegrować z wodą, tą zasoloną, z ziemią i stamtąd też zaczęły napływać te wizje, że przecież ja się przebiegunowuję, mówi ziemia, robię to któryś już raz, a wy no, macie się dostosować, macie się dostosować, jeżeli chcecie przeżyć. Ja bardzo was kocham, jesteście moimi dziećmi, ale idźcie z moim nurtem, a nie pod prąd. Ona da wsparcie, ta ziemia, nam wszystkim, naprawdę. My jesteśmy jej ukochanymi dziećmi. I to było takie niezwykłe, fantastyczne przeżycie. Dla mnie osobiście było to cudowne przeżycie. I te informacje, które popłynęły jednocześnie przy tej medytacji, które otrzymałam, no fantastyczne, dla mnie fantastyczne. To, że są te możliwości, one są tak naprawdę te możliwości dla nas wszystkich, pomimo tej ciężkości, która w tym momencie nam się pokazuje. To samo dotyczy medycyny. Odejście od procedur, pójście na empatię, co dana osoba potrzebuje. Jeszcze nie jesteśmy biorobotami, chociaż już, prawda, próbuje się. No bo co się urodzi z dwojga zaszczepionych, przepraszam, co się urodzi? No już to nie będzie ten sam człowiek, to już będzie zmieniony genom. Ludzki genotyp będzie zmieniony. Może na razie jeszcze minimalnie, ale moje zdanie jest takie, że już zaraz zaszczepani, ci, którzy nie zostaną bezpłodni oczywiście, albo nie umrą w międzyczasie. Napisałam sobie jeszcze coś takiego, wyjście z Unii. Wyjście z Unii pokazane znowu, po raz kolejny pokazane jako, nie tylko, że jako możliwe, ale wręcz jako konieczne już zaczęło być pokazywane. Jeszcze patrząc na ten etap, który w tym momencie. I teraz tak, co dalej? Jeżeli my wyjdziemy, inni ruszą za nami. Czyli eurokołchoz zagraża nam wszystkim, jest zagrożeniem dla przetrwania ludzkości. I to trzeba jasno już o tym mówić. Ci mniejsi, mniej liczący, jeżeli Polska wyjdzie, to oni też ruszą za nami. Po prostu, nawet takie coś mi przyszło, nie ma jeleni, nie ma kaski w tym wypadku, no, największej dla Niemców, prawda? Nie ma jeleni, my przestaniemy, mamy robić przestać za jeleni, popatrzeć trzeba sobie, ile my dostajemy, a ile my wkładamy. I wreszcie uzdrowić swoje, wstać z kolan Polacy i nie myślcie sobie, że to będzie jakieś złe. Bo wszyscy się pchali, bo euro, bo zarobimy, bo otworzą granice. Jak krótkowzroczne może jest myślenie osób, które mówią, no jak to, jak my wyjdziemy, to ja nie będę mógł pojechać do roboty do Niemiec. Pojedziesz, nie bój się. A kto tam będzie pracował? Człowieku. No nie bój się tego. Pertraktacje mi zostały pokazane. Pokazane mi zostały pertraktacje, czyli jeżeli zaczną państwa opuszczać, pokazane zostały pertraktacje, czyli bardzo się przestraszy. I ta Unia jest możliwa, ale nie w takim kształcie, jaki jest tam w tym momencie proponowany, bo jest opanowana przez inną rasę kosmiczną, szkodzi nam to wszystko, chcą się nas pozbyć, chcą na nas zarobić jeszcze przy okazji tego pozbywania się.
Więc trzeba o tym też jasno mówić. Unia była pokazywana, że jest możliwe, ale ma się całkowicie zmienić. Nazwałam to Ligą Narodów, bo tak mi to zostało pokazane, jako Liga Narodów, a nie wynaradawianie wszystkich i robienie jednego eurokołchozu, czyli drugich Chin nam tutaj. Ktoś tam pisał mi w komentarzach pod ostatnim filmie, że Chiny nie są żadnym zagrożeniem. O, mylisz się, drogi panie, drogi człowiecze, są bardzo dużym zagrożeniem, dlatego że nie szczędzą wysiłku, nie szczędzą starań, nie szczędzą pieniędzy na to, żeby w tym momencie zdominować świat, co na razie im się udaje. I mają kolejne wirusy, również wyhodowane. Stany tutaj Zjednoczone niestety niechlubną rolę cały czas odgrywają w tym wszystkim, no ale trudno. Mówiłam o tym w poprzednim filmie i w poprzednich w ogóle filmach. Także no, przecież jest bardzo prosta rzecz. Przestać kupować chińskie rzeczy. Ludzie, przecież to jest tak proste, że tu nie wiadomo co nie trzeba. No ale popyt jest duży, bo jest to tanie. Tanie. Babcia tak mówiła. Tanie mięso psy jedzą, tak mówiła. Takie przysłowie stare polskie. No i jest w tym dużo, bardzo dużo prawdy. Tutaj jeszcze ta wizja Australii mnie przypomina mi się ta wizja Australii, prawda? I tych skośnookich Chińczyków, prawda? Tam coś przerzucających, dozorujących i tak dalej. Dla mnie to są ludzie, którzy są w tym momencie już podlegający modyfikacji bardzo dużej. To, co mają w sobie, za dużo jest tam już w tej chwili nieludzkiego. O tak, może powiem to, może to też się niektórzy otrzeźwią, którzy są zachwyceni. Wyraźne. O tak sobie napisałam dokładnie. Pertraktacje Unia jako Liga Narodów, to tak, jest to możliwe. Ale eurokołchoz nie. Eurokołchoz ma zniknąć w otchłani dziejów, po prostu. Jako niechlubny czas w historii Europy. Wyraźne X takie czerwone się pokazało. Czerwony X widoczny na eurokołchozie. Czy dla eurokołchozu. Nie. Błędna droga, ciemność, czarno, czarna droga, smolista, błoto. Nieprzejrzyste. No niestety też pokazane zostało, że kary muszą ponieść osoby, które weszły w niszczenie państwa, weszły w niszczenie państwa w sposób perfidny i z premedytacją. Osoby bez emocji, czyli z rysem takim psychopatycznym w sobie częściowo, albo nauczone takiego rysu jako mechanizmu obronnego, bo też tak mogło być, no to niestety jakby forma jakiejś kary. No ale to nie były kary w rozumieniu takich, jak my znamy kary. Więzienie, tam ktoś to będziesz wisiał i tak dalej. Tam nie było, żeby ktoś wisiał. Po prostu najpierw przede wszystkim na tych osobach były robione egzorcyzmy, ale przez egzorcystów świeckich, a nie kościelnych, którzy sami czasami potrzebują egzorcyzmów, są tak zanieczyszczeni. Czyli były te egzorcyzmy pokazywane bez wpływu religii. Bo tak jak mówiłam na początku, religie mają wrócić na swoje miejsce. Potem były miejsca odosobnienia, ale nie były to więzienia jako więzienia. Były to piękne miejsca, praca w ogrodzie, praca na rzecz nietłuczenia kamienia na drodze. Prace społeczne, ale odosobnienia bo łączyło się z jakąś formą psychoterapii po egzorcyzmach i to była ta resocjalizacja, czyli danie szansy, żeby mógł naprawić swój błąd. Ale też, żeby mógł ten poczuć siebie, bo pokazywane mi tam zostały też istoty, które jakby zrozumiały, uświadomiły sobie. Potem oczywiście było też jakiś pokazywany etap przejściowy uderzania w siebie, co ja zrobiłem, tak, żalu do siebie, ale też wyprowadzane przez tych uzdrowicieli, psychoterapeutów, trenerów jakichś z tego stanu. Że bez względu na to, co zrobiłeś, możesz wrócić do tej zdrowej części społecznej. Możesz wrócić.
Czyli to, no nie wiem, Jezus tak nauczał, zatrącając jeszcze o religię, tak? Idź i nie grzesz więcej, tak? Dla tych, którzy nie zrozumieliby moich słów, bo są na etapie jeszcze religijnym. Czyli było to tak, jakbyśmy nie przekreślali żadnego człowieka. Na pewno będą też jednostki, które nie dadzą się zresocjalizować w taki sposób, bo ta resocjalizacja, no to była psychologiczna, ale i energetyczna. I one zostawiały, dobrze, żyj sobie. One nie siedziały, te jednostki, które nie poddawały się tej resocjalizacji. Było ich bardzo niewiele, bardzo, bardzo niewiele, bo przy tej resocjalizacji tak jakby było dla tych pogubionych wcześniej, którzy nawet perfidnie robili zło, ale jednocześnie byli pogubieni, było odzyskanie ich człowieczeństwa. I to było fantastyczne w tej wizji, że oni, była dla nich szansa odzyskania człowieczeństwa i empatii. Natomiast była to taka resocjalizacja psychologiczna, ale i energetyczna. Natomiast te osoby, które były, no nie poddawały się tej resocjalizacji, nie było ich izolowania w więzieniach, obozach i tak dalej. Po prostu oni sobie mogli żyć, wykonywać sobie jakieś tam zawody, ale mieli całkowite odsunięcie od możliwości awansu społecznego typu, nie wiem, polityka, jakieś miejsca w urzędach, gdzie mogli decydować o życiu innych ludzi, podejmować jakieś decyzje. Nie, mogli wykonywać pracę, mogli sprzedawać wyroby swojej pracy, jeżeli ktoś od nich chciał coś kupować, tak? Ale jakby zamknięta była droga awansu społecznego ze względu na brak empatii, i oczywiście byli kontrolowani, byli przebadywani od czasu do czasu, tak? Była nad tym jakaś kontrola. Napisałam sobie coś jeszcze takiego. Wszystko po nowemu i w nowej jakości i w prawdzie. Edukacja, wojsko, służba zdrowia, prawnicy, tak zwana służba publiczna, wszyscy my jako obywatele. Jakby te mózgi zostały u wszystkich tych osób zreaktywizowane, tak? Ponieważ większość no, jednak przyjęła obcy genom, więc tutaj też weszły w służbie zdrowia, odkryte zostały sytuacje odtruwania tych ludzi, komu można było pomóc, kto jeszcze nie zmarł, kto nie stracił życia, była ta pomoc dawana. I była traktowana jako priorytet, żeby odzyskać te jednostki, które no, dały się omamić, dały się zahipnotyzować, dały sobie zrobić krzywdę. Jeśli chodzi o dalsze jakby postępowanie, no to weryfikacja. Już w kilku filmach mówiłam na temat tej weryfikacji, ale tutaj przy tej wizji, przy tej drodze uporządkowania wszystkiego w Polsce była bardzo duża weryfikacja, postępowanie weryfikacyjne. Najpierw pod kątem przydatności do danego urzędu, do danego zawodu. I psychoterapia, praca ze świadomością i weryfikowanie wszystkich pod kątem przydatności. Również osób weryfikujących pod kątem przydatności do pracy w takich komisjach naprawczych, które będą stwarzać nowe prawo postępowania, nowe ustawy postępowania, czyli dadzą zasady funkcjonowania nowego państwa. Nowe programy działań muszą być opracowywane przez osoby zweryfikowane, również przez osoby, które będą w małej mierze podlegały wpływom świata astralnego, bo inne rasy kosmiczne mają wpływ na rasę ludzką poprzez świat astralny. Więc im mniej tego świata astralnego, zewnętrznego, tym mniejszy dostęp. Wchodzimy w erę świata duchowego, pracy, życia, w sferach duchowych. To jest ten nasz przełom. To jest nasza pandemia, od której możemy wyskoczyć, odbić się. To jest nasza czarna noc duszy w tym momencie, z której mamy wyjść. Jest to fantastyczne, że możemy, że mamy te możliwości, dobre możliwości. Weryfikacja do polityki, do urzędów,
do każdego jednego miejsca, żeby przestali ludzie przypadkowi, którzy nie nadają się na dane stanowisko, do danego zawodu, żeby przestali trafiać w te miejsca. Przecież określenie możliwości, które ci ludzie posiadają i realizacja w danych zawodach, tak, czy w danych miejscach, da szczęście tym ludziom, bo oni się w tym odnajdą i dadzą z siebie na 100%. Prawda? A nie będą działać na bazie swojego lęku, tak jak jest to dzisiaj, jeszcze stwarzać zasłony dymne, żeby nikt nie rozpoznał, jak bardzo się boją. Bo wtedy będą słuchać innych bojących się, albo tych, którzy sprzedali duszę tak zwanemu diabłu, tak? Co to jest? Zaczęłam pytać. Pytałam, co to jest? Co to jest takiego, ta weryfikacja? No jest to, kim jesteś. Określenie, kim jesteś. Pod kątem swojego genotypu duchowego, pod kątem swoich talentów, również talentów pozazmysłowych. I trafienie, danie temu człowiekowi możliwości, by mógł zająć odpowiednie dla siebie miejsce w życiu, w swoim własnym życiu, w życiu społecznym, w swoim całym, w całym państwie. I wtedy mamy ileś wybitnych jednostek, moi drodzy, bo cały naród jest wtedy wybitny. Zrozumcie to. My wszyscy jesteśmy wybitni, w tej chwili przykurzeni, przywaleni, ale wszyscy jesteśmy wybitni. Czyli jeżeli mamy te możliwości, to znaczy, że my nosimy w sobie tą wybitność. Natomiast bez badania, kim jesteś, nie ma przepustki do ubiegania się o cokolwiek. I nie jest to żadna segregacja. Jest to stawianie każdego, umożliwienie mu, stanięcie mu na jego własnej drodze życia. Danie mu możliwości skorzystania z jego własnych talentów i możliwości, które sobie przyniósł. Chodzi o wykluczenie ego, pokazanie, że ego tak naprawdę nie potrzebuje, że my już tego ego nie potrzebujemy. Bez ego wchodzimy w światy duchowe, dlatego tam było tak dużo światła, tak było dużo możliwości. Chciejstwo, które panuje w tym momencie w naszym świecie, ustąpić ma możliwość miejsca właśnie tym wyższym wartościom, rzeczywiście duchowym wartością z poziomu serca. Jeszcze w tych wizjach, moi drodzy, zwrócę się do wszystkich tych, którzy ukochali ziemię i pracę na niej. Pięknie pokazany został wzrost, odbudowa, jakby wzrost rolnictwa. Nie było hodowli, było bardziej pokazane wszystko, życie jakby w symbiozie z ziemią, nie było eksploatacji, nie było widać, żeby były, nie wiem, nawozy sztuczne. Wszystko było naturalne, mineralne jakieś, wspomaganie kwitło. Boże, w jakich barwach. Widziałam, czy te jabłka, gruszki, widziałam żółte, piękne gruszki rosnące w jakimś sadzie. Sad pełen gruszek, który nie wyglądał jak karykatura poprzycinana teraz, prawda, biedne, okaleczone drzewa. Nie, wszystko było rozrośnięte. Tyle, ile potrzeba, wyprodukowane. I jeszcze jeden element. No, rolnictwo piękne. Mojejku, no, fantastyczne. Pracowały maszyny, pracowali ludzie, ale dużo było też maszynami pracy. Tylko te maszyny, nie wiem, jakie miały silniki, ale nie było zatrucia, nie widziałam spalin, moi drodzy. Czyli kilkanaście do kilkudziesięciu lat ta wizja trzeba, żeby to nam wszystko weszło. Pokazała się jeszcze taki etap powolnego odsuwania używek. Papierosy, jakieś tam narkotyki, alkohole. Powoli eliminowanie to i dawanie pomocy ludziom uzależnionym. Czyli była tutaj cała odnoga, tak jakby cała służba poszła ratownicza na ten cel, by pomóc ludziom uzależnionym. I wiecie co? W tych wizjach było pokazane bardzo duża rzesza osób uzależnionych od substancji chemicznych, lekomanie też, chemiczne jakieś narkotyki, bardzo dużo, jak piękne masaże, jakie odtruwania, jaka pomoc dla odżywienia mózgu u tych osób, tak samo u alkoholików. No to było po prostu tak, jakby cała nowa gałąź medycyny się stworzyła, ale wiecie najwięcej, że było uzależnionych od piwa? No to bardzo dużo. Najwięcej właśnie było zależnych od piwa, czyli pozornie nieuzależnionych. Bardzo mi się to właśnie też podobało, to właśnie odsuwanie powolne tych wszystkich używek, tego wszystkiego trucia, zatrucia. I ta reanimacja tych ludzi z ich stanów
psychicznych przede wszystkim, tak? Czy wyniszczenia ciała z takim ukochaniem, z taką miłością do tych ludzi, jak oni odzyskiwali siebie, jak oni zaczęli widzieć. Widziałam jakiegoś mężczyznę, który zaczął widzieć, wreszcie tak jakby zobaczył świat na oczy, z odtrutym mózgiem. No była to przepiękna wizja. Chciałabym w czymś takim uczestniczyć, widzieć to na własne oczy, nie tylko w wizjach jasnowidza. Co jeszcze było pokazywane? Weryfikacja przywódców religijnych. Bardzo silna weryfikacja. Bo tak jak mówię, religie były, oczywiście nie były tam jakieś głosy sprzeciwu i tak dalej. No jeżeli ktoś zdobył pozycję z poziomu, którego mógł bardzo mocno manipulować społeczeństwem, to wiadomo, że nie będzie oddawał swojej władzy, którą zdobył nad ludźmi w sposób tak łatwy, tak? Natomiast była tutaj weryfikacja ich pod kątem świadomości, pod kątem serca, bo religia, jeżeli już jest, powinna się opierać na sercu. Jeżeli to ma być w kontakcie z Bogiem i służyć kontaktowi z Bogiem, no to moi drodzy przywódcy mają świecić przykładem, po prostu. I pytałam właśnie o jeszcze o Klimuszkę, ojca Klimuszkę, o jego iskrę z Polski. I tam pokazywało się takie hasło, pokazywało mi się w jasnosłyszeniu, najpierw usłyszałam, a potem jeszcze pokazywało mi się jako napis, tak? Na tych pięknych obrazach, na tej przezroczystej energii, pełnej światła, pełnej tego blasku, aż ta energia aż świeciła w przestrzeni, w powietrzu, tak? Bo myśmy wszyscy byli odtruci i czyści. I tam pisało tak, i tak było mówione, dla każdego jest miejsce. Dla każdego jest miejsce i to jest iskra z Polski. Przekonać innych przykładami, a na razie przekonać innych przykładami, A na razie robić swoje, kochani, robić swoje, bez oglądania się na innych, na to, co w innych państwach, przestać się porównywać z tym, co jest w innych państwach. Dlaczego? Bo tam nie dzieje się dobrze. My się zajmijmy swoim podwórkiem, bądźmy tu i teraz. Więc robić swoje, bez oglądania się na innych, i to jasno w tej wizji zostało pokazane. Na razie, co jeszcze możemy zrobić? Piętnować sądownie i piętnować publicznie wszelkie przejawy segregowania, wszelkie przejawy zawłaszczania życia, zdrowia drugiego człowieka dla swoich małych, niskich celów finansowych przede wszystkim, tak? Wszelkie nadużycia segregacyjne, przymusy, po prostu piętnować, mówić o tym głośno, nie bać się mówić, pisać do posłanych, tak jak już mówiłam, nie bać się wchodzić na drogę sądową, zwracać się do prawników o pomoc. Ważne, że zaczęli się trochę budzić w większej ilości, może będzie ich troszeczkę więcej. Mamy jeszcze możliwości w tym momencie naprawdę duże. Światło wizji, czyli światło z możliwości, która jest cały czas dla nas dostępna, o której dzisiaj powiedziałam, no to zasilmy czystą, dobrą wizję pięknego świata dostępnego, w którym jest, tak jak napisałam, dla każdego jest miejsce w tym świecie. Kto będzie chciał w tym świecie żyć? My mamy tą możliwość. Możemy się oprzeć, wyjść z błota, w którym jesteśmy. Możemy się oprzeć na tych świadomych, którzy już w tym momencie są. Mówiąc prawdę, nie poddajemy się tym innym rasom kosmicznym. Mówiąc prawdę, mówiłam o tym wielokrotnie w swoich filmach i tutaj też do tych osób, które tam zadają różne pytania pod moimi filmami, no odsyłam was do wcześniejszych filmów, obejrzyjcie to, co mówiłam wcześniej. Wszystko to jest na razie dostępne. Póki jest dostępne, korzystajcie z tego i zasilajcie czyste wizje, bez lęku. A cóż wy myślicie, że co dobry Bóg to nas tu raptem opuścił? Ani Matka Ziemia nas nie opuściła, ani nasz Stworzyciel nas nie opuścił. Daje nam dużą szansę rozwoju. Tylko nie wyciągnie nas za kołnierz w bagna, które jako ludzie pozwoliliśmy stworzyć,
tylko da nam szansę, żebyśmy, skoro żeśmy sami na to pozwolili, to teraz mamy szansę, żeby z tego wyjść. Mamy szansę, moi drodzy. Mamy wielkie szanse zrobienia, uporządkowania swojej sytuacji i pięknego rozkwitu. My wszyscy jako Polacy. Nie mówię dzisiaj, albo mało mówiłam dzisiaj o innych krajach. Dzisiaj w tym filmie ważna dla mnie i dla Was pewnie też była Polska, czyli to, co dalej z nami. Zasilajcie dobre wizje swoim optymizmem. Nie dajcie się stłamsić, mówcie szczerze, bo w tym momencie, kiedy jesteście szczerzy, wyrażacie bez ogródek swoje zdanie. Nie jesteście agresywni w tym. Mówcie tylko to, co czujecie, nic więcej. To gady się cofają, bo nie znoszą tego rodzaju energii, energii szczerości, prawdomówności. I nie trzeba być agresywnym, wymyślać, chcąc się wjechać. Nie. Oni się sami będą musieli wycofać pod kątem, jakby czując napór czystej energii. Dlaczego? Bo nie są w stanie żyć, nie są na tym etapie, by żyć w czystej energetycznie przestrzeni. Więc ktoś mi powie, że to się nie uda, ale to jest iluzja. No to co zasilasz? Zobacz wtedy. Kogo zasilasz i na rzecz kogo tak naprawdę oddajesz swoją energię? Co wspierasz? Zastanów się. Zastanów się, co wspierasz. Przestań wspierać gadów, zacznij wspierać siebie. Czystość, prawdomówność, szczerość, bycie dobrym człowiekiem, który stawia granice, z uśmiechem na ustach. Tego życzę sobie i życzę Wam. I to na tyle. Trzymajcie się zdrowo, wszystkiego najlepszego. No może do jakiegoś kolejnego filmu. Zobaczymy. Jaka się otworzy na to przestrzeń. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. I dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.